Witam wszystkich serdecznie z tej strony, Emil z kanałem StarCraft. Zapraszam Was na mecz Terran kontra Zerg na mapie Shatter Temple. Naszym Zergiem w dniu dzisiejszym jest gracz z teamu Evil Genius Idra. Jego przeciwnikiem natomiast jest jego clanmate, czyli kumpel z klanu, kumpel z drużyny, kumpel z, no nie z pokoju, chyba w tym samym pokoju nie mieszkają. Nie pamiętam, czy Puma jest w ich prohausie, czy też nie, no ale w każdym bądź razie Evil Genius Puma. Tak więc dobry Terran, dobry Zerg i mam nadzieję, że dobry mecz. Bo tylko na to możemy mieć nadzieję, jest busy, dobrze ustawiłem tym razem. Przede wszystkim pierwsza rzecz, zapraszam do zapisania się do moich turniejów, które będą się 3 i 4 grudnia. Na dole macie link do wiadomości o tym, gramy for fun i gramy o kasę. Podział do ligi jaki jest już wszyscy wiecie i żeby tam nie było żadnych dziwnych zmian. No i dobra, co wykombinuje nam tutaj ciekawego Idra? Cóż on nam to pokaże? Ano pokaże coś na pewno fajnego z tego względu, że replay, który teraz pokazuje, jest to tak zwany replay of the week ze strony games gosugamers.net, tam możesz go też ściągnąć, gdzie są replaye, raz w tygodniu są umieszczane jakieś najlepsze replaye danego tygodnia, albo ogólnie po prostu te najlepsze replaye, które mogą być, są wybierane i są opisywane i tutaj sami teraz je obejrzymy. Więc myślę, że coś ciekawego na pewno się znajdzie w tym wszystkim. Chwila, żeby odpocząć, żeby zobaczyć, co się dzieje. Mamy szybką ekspansję ze strony Idry. Przy 16 widzicie, idealny tutaj będzie timing. Raptem 10 minerałów więcej miał Idra, jak postawił haczerkę, niż potrzeba. Więc timing w 100% idealny. Overlord sprawdził, zobaczył, co się dzieje. Jest Wallin. No raczej Wallin zawsze jest na zerga, jak się gra Terranem. Bardzo rzadko tego Wallina nie ma. I chyba mam trochę zatkany nos, tak mi się jakoś dziwnie wydaje. Mamy spawning pool przy 15. Również widzimy, że na razie gazu nie ma. Będą te zerlingi, czy będą speedlingi jak najszybciej? Tak się zastanawiam, czy ten speed będzie szybko przez Idrę wynajdowany, czy też jednak troszeczkę dłużej mu to zajmie i ten gaz przeznaczy na coś innego. Co wykombinuje Puma? Puma ma świetne mikro i to jest bez dwóch zdań. Sposób, w jaki ten gracz mikruje, po prostu jest zarąbisty, szczególnie Marinesami potrafi naprawdę istne cuda zrobić. Tak, tak, ty maluchu potrafisz istne cuda odstawić biegając tą swoją giverą, która jest większa od twojego i głowy, twoich ramion i coś wielkości chyba jego uda, by to wyglądało. No i jest szybka ekspansja ze strony Pumy. Można było się chyba tak naprawdę spodziewać tego, że coś takiego zrobi. Wie, że musi na Idrę grać takie gry makro, musi mieć nie tyle gry makro, co musi mieć dobrą ekonomię, dobre podstawy, żeby potem móc sobie coś radzić. Coś mi się tutaj dzieje, chyba czeka mnie jakaś defragmentacja dysku, bo skaczą mi te klatki, więc coś jest nie halo. No i tutaj jeszcze CV jeździ tutaj z powrotem jak szalone. Czy spróbuję zrobić Bunker Rusha na przykład, tak tutaj ukryć to jakoś, zakombinować? Nie będzie nic kombinował z tego względu, że już dwa pierwsze zerlingi biegną i gdzieś dobiegną na pewno, tylko czy zdążą? Jeden poszedł polować na SCV i upoluje, nie upoluje, a drugi jedzie na zwiad, biegnie na zwiad, podskakuje na zwiad. W drodze jeden Spinecrawler, tak na wszelki wypadek, dla bezpieczeństwa, gdyby miało się to jakoś Heliony pojawić, żeby królowy był w stanie zablokować rampę swoimi zatkami, a wtedy Helion nie da rady wjechać, próba ataku tej, no skończy się tym, że pilot będzie go dźgał. W silnik, myślę, że w silnik, nie wiem, w co będzie go dźgał, nieważne, to nie ma większego znaczenia. Jest faktorka, więc to jest dosyć ciekawe otwarcie ze strony Pumy. Nie szaleje z samymi barakami, jak to zwykle jest w takiej sytuacji, tylko zrobił command center, będzie na razie używał po prostu tych mułów i dodatkowej mocy produkcyjnej, jeżeli chodzi o SCV. I jest bardzo ciekawe, że jest podwójna faktorka, podwójny gaz, może Heliony z Blue Flame'em będzie chciał w ten sposób zatrzymać Idra, żeby nie mógł wyjść z bazy, będzie ten oczywiście potrzebował roachy, może będą czołgi, ale to jest bardzo ciekawe otwarcie. I mamy Techlab, tak więc jest na razie Techlab, będzie jakaś technologia, może to będą czołgi, może to będą Heliony, poczekajmy chwilę, za sekundę się dowiemy tego dokładnie. Jeżeli tu będzie reaktor, no to zobaczymy w takim bądź razie dużo Helionów. Jest bunker dla Idry u dołu, no i co my tu mamy? Mamy Blue Flame'a, więc tutaj będziemy mieli na pewno reaktor. I coś mi się zatrzymało, aj. Już mam nadzieję, że udało mi się pozbyć tego przycinania się, zmieniłem dysk nagrywania. Nie wiem, dlaczego dałem go na starym dysku zamiast na nowym. Coś ostatnio chyba pozmieniałem. Powinno być już dobrze, już się na pewno jak coś za chwilę poprawi, już nie będzie tych przycinek. Czasami takie też się zdarzają. No więc będziemy mieli Blue Flame'a.
będzie miał Idras ten problem tak naprawdę, bo nie ma, no sami widzicie co on ma. On ma raptem, jego armia składa się z 4 Zerlingów, a Heliony na Blue Flame'u jak wpadną, o właśnie, już są te pierwsze Heliony, szkoda, że tak szybko je Idras zobaczył. Jak wpadną, będą siać pożogę, jest Baneling Nest w drodze, Banelingi zawsze mile widziane na Heliony. Tu jeszcze próba rozwalania tych kamieni trochę to potrwa, ale skoro Zerlingi i tak sobie stoją, to mogą równie dobrze się tym zająć. Zobaczcie, fajne rozstawienie tych Overlordów, nawet jeżeli tutaj Idra jeszcze ładnie pilnuje tego przejścia. Nawet jeżeli by Idra miał Zelnagę, to przeciwnik mógł tutaj bokiem jakoś się dostać, ale już widzę, że Heliony próbują się dostać, na razie Cryptomory są rozwalane, Zerlingi już mają speeda, jest Baneling Nest, za chwilę będzie Infernal Pre-Igniter, więc niebieski płomień, kolejny Spinecrawler również gotowy, no i jak teraz będzie, dwa Banelingi na razie muszą chyba tutaj wystarczyć, żeby przeciwnika przestraszyć. Można spróbować go wpuścić tutaj do góry, żeby sobie wjechał, jak wpadnie na Bane, to się na pewno z lekka zdziwi z tego, co się dzieje, a w drodze mamy Spire, więc Mutaliski, można powiedzieć, że to już jest ulubiony styl Idry na Terrana, on prawie zawsze chyba gra coś latającego. No a poza tym to jest też dobra odpowiedź, dwa Mutaliski bez problemu sobie poradzą z wszystkim. Tak więc nie będzie dużo tych Helionów, na razie tylko cztery, wszystkie z niebieskim płomieniem. Do tego wszystkiego widzimy, że są czołgi i jest też Siege Tech, więc w mecha idzie Puma. Jeszcze tutaj skanem, ciekawe co zauważył, Zerlingi. Szkoda, że nie zauważył tych Banelingów, wielka szkoda. Widzimy, że creep jest teraz rozprzestrzeniany, raz żeby szybciej tutaj sobie się przemieszać i widzieć troszeczkę chyba więcej. No nie, no chyba przede wszystkim po to, żeby szybciej się przemieszać po tym creepie, żeby Heliony bokiem nie przejechały. Jest jeden skan tutaj na główną bazę, żeby zobaczyć co się dzieje, widzi dużo Zerlingów. Sentry Fugal Cubes również w drodze, no. I Cryptumor został w tym momencie przypieczony, rozwalony. I już jest wejście, już może Idra myśleć o ekspansji. I teraz będą się tak po prostu ganiać w te i z powrotem. 7 Mutalisków również jest w drodze, więc Mutale przegonią bez dwóch zdań te Heliony i nie będzie w stanie nic zrobić. Puma na przez pewien czas. Oczywiście ma Marinesy, ale nimi się nie ruszy. Jeszcze przynajmniej przez chwilę. A na pewno jak coś to się ruszy, dopiero jak zobaczy te Mutaliski. Myślę, że tutaj parę wieżyczek powstanie, z 2-3 wieżyczki na bazę, na linię minerałów, no i już są te Mutaliski, już Mutaliski będą gonić i w tym momencie są też Zerlingi. No i cóż się tutaj dzieje, czy Heliony padną? Chyba nawet jeden Helion na razie nie padnie, widzimy jak szybciutko uciekają, musi Idra atakować, żeby zaatakować, musi się na chwilę zatrzymać, co go spowalnia, no i udało się przez na chwilę tylko przynajmniej przeciwnika przegonić, a już Marinesy czekają tutaj, idealnie przechwycą Pumę, ach szkoda, że nie było Steampaka, wielka, wielka szkoda, ten Steampak by narobił szkód. Przestrzeliłby biedne skrzydełka Mutaliskom, które nie mogłyby już nic wtedy z tym zrobić. No, bunkruje się tutaj mocno Idra. Ciężko będzie to zdobyć Zerlingami. Na pewno się nie da teraz. Jedna szansa na Mutaliski. Czołgi trzymają się tutaj obok siebie. Jeden czołg mógłby spróbować tutaj gdzieś stać, ale on może być zbyt łatwo zdjęty przez Mutale, które będą próbowały zaraz tutaj wlecieć. Jest na razie tylko jedna wieżyczka. No i na pewno Supply pozostanie zaatakowane i zniszczone. I przy okazji zostanie przybyło, nie zostało zniszczone. Ach, to wielka szkoda. Mało zabrakło. Jak wygląda mikro w tym momencie? No, koło setki, więc dosyć dobrze. Dosyć standardowo. W międzyczasie tu jeszcze te wieżyczki poustawiane. Próba złapania Helionów. Czy się uda? Widzimy, że Idra szaleje z dwiema kolejnymi ekspansjami. Jakiego upgrade'y? Plus jeden do ataku tylko dla jednostek naziemnych, dziabiących. Plus jeden do ataku dla jednostek latających. Niestety zero upgrade'ów do ataku dla Overlordów. Tak się zastanawiam, w jaki sposób Overlordy mogłyby tutaj grać. Ostatnio rozmawiałem z jednym znajomym i on doszedł do wniosku, że Overlordom można by dać fajne, jakby to powiedzieć, umiejętność, że one mogłyby pożerać harwestery. Że tak wiecie, podejść cała chmara pod linię minerałów i po prostu mogą zjeść jednego harwestera, dajmy to na minutę. I tak hap! Hapsnąć to wszystko, szybki atak i uciekać. Tak się sam jakby podnosiły je do góry, no ale to już tak po prostu było dla żartów rozmowa. Mutaliski krążą sobie w koło, bardzo ładnie creep rozprzestrzeniane, Idra widzi coraz więcej. Ma te dwie nowe haczerki, w tym złoto, co jest bardzo ważne. Złoto też będzie przejmował teraz Puma, ale będzie lekko opóźniony. Zobaczmy, jak aktualnie wygląda ten dochód, 2200 do 1800, więc dosyć duża różnica w tym wszystkim. 1000 minerałów. Już to się zaraz trochę zneutralizuje, jak tylko będą pierwsze
muły rzucone na złoto. Gdzie są te muły? Nie ma tych mułów. Aktualnie muły nie chcą się nigdzie pojawić. A ja bym tutaj z chęcią zobaczył Nidus Wormsa ze strony Idry. Mamy już 14 minutę kończąca się 14 minuta i 180 supply'u ze strony Idry. Wleci teraz tutaj w linię minerałów, spróbuje zniszczyć wieżyczkę, czy da radę? Wieżyczka padła, ale padła też tylko jedna jednostka przeciwnika i tu jeszcze może trochę chwilę popróbować posnajpować pojedyncze jednostki. Musi Idra jednak uważać. Jeszcze tutaj próbuje, jest impact, to nie wiem, czy jest dobry pomysł, żeby walczyć, ale tych jednostek jest dużo, plus jeden do ataku, bo udało się wszystkich Marinesów rozwalić. Musi się Puma ewakuować, bardzo ładna zagrywka ze strony Idry i dobra decyzja. Idra już podejrzewa, co się dzieje, niszczy jak na razie supply, bo bardzo szybko one są niszczone. Puma ma problemy, jest blokowany, Teran biegnie. No i da radę teraz zapać, za dużo tych Marinesów było. Myślałem, że to był błąd ze strony Idry, że tak atakował, ale tych Mutalisków było naprawdę dużo, a co najważniejsze, miał plus jeden do ataku, a Teran był bez obrony. Nie miał tego upgrade do obrony, więc Mutaliski były o wiele bardziej niebezpieczne. Jedna wieżyczka to jest chyba jednak za mało, nawet jeżeli jest wsparcie Marinesów, które są swoją drogą już w kolorze jesiennym na żółto. Zżółkły po prostu ze strachu, z tego co widzę. No i ładny haras z tymi Mutaliskami i znowu podlatuje. Oj, trzeba trochę uważać, ile tych Mutalisków jest. 26 do 47 Marinesów, więc raczej Marinesy się lepiej trzymają, ale zobaczmy na taką na tą ilość Zerlingów. Ona jest bardzo, bardzo przyjemna. 113 Zerlingów jest w produkcji do tego wszystkiego. Haczerka kolejna, plus 2 do ataku. Pamiętajmy, że plus 2 do obrony. Pamiętajmy, że plus 1 do obrony jest bardzo, bardzo ważne, jeżeli chodzi o czołgi, z tego względu, że jeżeli Zerlingi mają te plusy 1 do obrony, to nie są jednostrzałowe. Aktualnie mają 36 życia, a taki czołg zabiera 38 już teraz. Aj, to te plus 2 do ataku jest potrzebne, już jednak jest dla tych. Tak więc teraz Zerlingi są jednostrzałowe. Aktualnie z tym upgrade'em do ataku u czołgów, no załadowany Medivac Puma będzie teraz chciał poharasować trochę przeciwnika i znowu Mutaliski wlatują, ale tych wieżyczek jest dużo, do tego wszystkiego jest Missile Turret i jeszcze do tego wszystkiego jest Thor, jeszcze udało się wieżyczkę tutaj obronić, no i bardzo, bardzo ładnie. Jednak Puma jest cały czas przyblokowany, o teraz się odblokował, limitu jeszcze nie ma. Co jest ważne, ma tutaj wieżyczkę, która pozwala mu zobaczyć, co się dokładnie dzieje i pilnować raz Zerlingów, dwa pilnować oczywiście Mutalisków, czy nie chcą gdzieś do złota się dobrać, bo to byłaby wielka strata, nie wydobywać się na złocie. Jak jest dochód? Dochód jest taki, że Teran jest raz do przodu o te 500 minerałów momentami, to różnie zależy, 300-400 minerałów. Mutaliski krążą, czy mają kolejne upgrade'y? No nie mają na razie upgrade'ów, ale jest Adrenal Glanc, więc będą Zerlingi zmieniać się w Cracklingi, będą nie dość, że szybciej biegać, to i będą szybciej teraz atakować. Zobaczmy sobie, ile to dokładnie jest też szybciej, bo nawet nie pamiętam. Tak, o 20% szybciej będą atakować, więc będą się trzęsły po prostu jak galaretka. Galaretka przewożona maluchem po wyboistej drodze. O, to jest dobry tekst. Szkoda tylko, że myślałem o tym około 30-40 sekund. Jak Idra zobaczy, co się tutaj dzieje, może wlecieć, ale tej wieżyczek jest też dużo, bardzo dużo tych wieżyczek. Są ghosty w drodze dla Pumy, więc Puma się też bardzo możliwe, że szykuje na Broodlord i wbrew wszystkiemu ghosty się przydają do tego wszystkiego. No i oczywiście ghosty też będą potrzebne na infestory, tak naprawdę EMP będzie rzucane, a nie do atakowania Broodlordów, ale ghosty są na to dosyć dobre, ładnie zdejmują, przede wszystkim szybko zdejmują wszelkiego rodzaju obserwery, które chcą zobaczyć, overlordy szybko giną, a potem jeszcze szybciej giną Broodlordy, no i teraz wleci tutaj, udało się jednego mutaliska zdjąć. Raczej nie będzie Idra teraz harasował przeciwnika, widzi, że nie da rady tego zrobić. Puma wydał już dosyć dużo kasy. Gdzie jest SPN? Dużo kasy na budowę tych wszystkich wieżyczek, nie może ich też stracić, widzimy ogólnie. Na technologii wydali dokładnie po 8,5 tysiąca. Bardzo fajnie na ekonomię wydał troszeczkę więcej. Idra ma już w drodze ultraliski, plus 3 do obrony, jest też upgrade, no wszystkie upgrade'y Idra jakie ma.
jakie daje radę, to robi, bo ma nadwyżki minerałów, gazu, nie ma aż tak bardzo dużo, ale mimo wszystko jest. On może spokojnie swoją armię wymienić teraz dwa razy, zamienić to na zerlingi i zrobić co chce. Szybki skan, bardzo dobrze, pozbył się trochę tego creepu. Szkoda, że tego jednego kryptumera nie udało się tutaj pozbyć, ale ważne, warto było zaryzykować tymi jednostkami, żeby pozbyć się creepu, żeby przeciwnik nie był w stanie tak łatwo tutaj podjechać. No i teraz pięknie, Nidus Worm, ewidentnie widzę, dobrze widzę, jest Nidus Worm. Na trzy strzały pada Puma, no i to będzie ciekawe, czy da radę zniszczyć. Udało się Nidus Wormsa zniszczyć bardzo, bardzo dobrze, ale Hydra pierwszy raz widziałem, żeby chciał kombinować i grać Nidusami. To się raczej nie zdarza, ale zdarza się to, że mutaliski teraz wpadają tutaj w linię budynków. Jedna Engineering Base zniszczony, zaraz będzie chyba też drugi. Tutaj ten Nidus Worm byłby naprawdę dobry. Gdzieś jest Nidus Worm, ewidentnie widzę, że gdzieś jest tutaj próba jego wybudowania. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tu jest Nidus Worm ukryty za linią. Zaraz tutaj, czy widzi go w jakiś sposób Puma, czy też nie był, krzyk, Puma się już zastanawia, o co chodzi. Dwa Nidus Wormsy, tutaj była próba z postawienia, ale się nie udało, zerlingi, teraz parę się zakopało, ghosty siedzą, zdejmują tutaj przeciwnika, czy to był sniping round, chyba nie, to nie był sniping round, no i jeszcze ładnie udało się przyblokować trzema zerlingami możliwość wylądowania i to będzie kosztowało skan. Więc 3 zerlingi za jeden skan, opłacalna na pewno wymiana i cały czas tutaj przeciwnik nie widzi, więc jest fajnie, że jest Nidus Worms. Czy może jeszcze gdzieś nam wyskoczy, to byłoby dobre, gdyby udało się w dwóch, trzech miejscach to zrobić tak, żeby nie wiedział przeciwnik, co się dzieje. Tu nie mamy Planter Fortress, jest tylko i wyłącznie Orbital Command, natomiast Planter Fortress jest w ekspansji tam u góry, no i znowu atakuje. Mamy teraz, zostały zdropowane ultraliski, próba postawienia po raz kolejny Nidus Wormsa, ultraliski przejęły dużo tej ataku na siebie, zaraz jednostki zaczną stąd wybiegać, w międzyczasie ultraliski przebiegły sobie z prawej strony, no Hydra wychodzi poza jakiś schemat, Hydra wychodzi poza schemat! To jest to, co jest tutaj największym szokiem dla mnie, że Hydra wychodzi poza schemat. Znowu to był Nidus Worm. No, bardzo fajnie, udało się coś tutaj zrobić, że zmusi przeciwnika do biegania, ekspansja zablokowana. Teraz ultraliski spokojnie się wycofują i nie trzeba wcale walczyć z tymi czołgami, nie trzeba się przez nie przedzierać. Mamy też defensywną Planter Fortress, bardzo fajna rzecz. To jak coś będzie chciało przebiec, na pewno Planter Fortress troszeczkę szkód narobi, ale Hydra szaleje, jeżeli chodzi o ekonomię. Na pewno szaleje, widzimy 62 do 51, chodzi o ilość haczerek tak naprawdę. Mutaliski grzecznie jeszcze sobie tutaj w kółko latają, jakieś zerlingi czekają. Będzie znowu próba Nidus Worm. Tak też jest, mamy kolejnego Nidus Wormsa. Czy Banelingi z niego wyskoczą, czy też nie, nie wie teraz Puma do końca, co się dzieje, jakieś zerlingi były. Zero Banelingów, a szkoda, bo parę Banelingów by się tutaj przydało. Próbuje tutaj nadwyżyć jakoś Hydra przeciwnika, ma z tym jednak trochę problem. Był EMP parę razy rzucony, ale nie trafił z tym za bardzo. Fungal Growth, czołgi przebiegają, ghosty atakują ewidentnie w tym momencie. Ghosty snajpowały przeciwnika. No armia rozwalona, ale to nie ma się czego o tym martwić, bo 12 ultralisków już w drodze. Przeciwnik musi tutaj część swoich marynców trzymać u dołu, pilnować przed tymi Nidus Wormsami. Nie może trzymać całej armii ze sobą. 52 zerlingi z powrotem i 12 już wybudowanych i 12 ultralisków, więc Hydra jest znowu na limicie. To jest fajne rozmieszczenie tego Nidus Wormsa przeciwniki. W ogóle nie zdało sobie sprawy, że on jest i teraz atak od dołu, zerlingi już biegną cały, czy one mają plus 3 do ataku, plus 3 do obrony. One więc są bardzo mocne, te ataki kosztują trochę Hydra, ale rozciągną obronę przeciwnika i to jest najważniejsze. Kolejny Nidus Worm, jeszcze jeden tutaj jest budowany, chyba trzeba będzie się go jednak pozbyć. No dzięki temu wszystkiemu Hydra jest w stanie po prostu rozciągać obronę Terrana, który nie trzyma się w jednym miejscu. No i teraz zerlingi razem z Infestorami i ultraliskami biegają sobie, żeby tutaj zająć się przeciwnikiem. Czekamy na Fungal Growth. Kiedy będą? Widziałem, że jest Snapping Round. Fungal Growth rzucony dwa razy. Widzimy, jak to bardzo drogo kosztuje. Hydra po prostu przejada przeciwnika. Tu nie ma żadnych szans. Jeszcze dwa Infestory padły, no ale armię stracił. Widzimy tę różnicę 80-184 do... Tu do 97, kolejne ultraliski wyrzucane pod Nidus Wormsem. Fajny sposób, żeby jak najszybciej przemieszczać się na pole walki. Tutaj pilnuje Hydra, żeby przeciwnik się nie przedostał, troszeczkę się ewakuuje. W międzyczasie ultraliski zaatakują Orbital Commenty, które zostanie za chwilę zniszczone. Tak też jest, nie ma już chyba mocnych, żeby Puma dał radę coś zrobić.
musiałby masę dropów, którymi by skrzywdził przeciwnika tutaj rzucić. Jest parę spinecrawlerów i próba przebicia się oczywiście też do ekspansji. Dropy, tylko i wyłącznie dropy mogą teraz ratować Pumę, ale on nie może pozwolić sobie na stratę żadnych jednostek. No i właśnie teraz ultrale wpadają. Tutaj fajnie wieżyczki rozstawione, nie można było nic z tym zrobić. Na dole, no, Marinesy są przejadane po prostu przez Pumę. Tutaj nie mam... Przez Hydro oczywiście Puma je traci. Widzimy, jak to wszystko jest cięte i w międzyczasie dużo, dużo, bardzo dużo ultralisków. 18. Dobra, dziękuję Wam za uwagę. No i Hydra wyszedł poza schemat, zagrał na Edus Wormsy. Jestem bardzo szczęśliwy, bo to jest rzadkość, to jest olbrzymia, olbrzymia rzadkość. Dobra, do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Cześć i pamiętajcie, zagrajcie w moim turnieju.